Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Manor Lords. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. I cóż, moi najdrożsi, jak to wszystko wygląda? No wygląda to tak, że Baron mnie troszeczkę wykolegował ostatnim razem, zaskakując mnie swoimi podwójnymi oddziałami, ale nie bójcie nic, oczywiście zająłem wszystkie rejony, tak jak mówiłem, w każdym rejonie mam świtę pełną, dozbrojoną, także będzie można robić zadymę. Przepraszam bardzo. A co do kwestii w ogóle rozwoju tychże nowych parcel, zacząłem oczywiście od tej, tak? Nawet postawiłem im tu, proszę bardzo, parcelę mieszkalną z warzywami, co było bardzo dobrym wyborem. Tak jest, bo nie brakuje mi po prostu jedzenia. Ale później tak. Drugim wyborem było tutaj, proszę bardzo. Też nie było źle, też im postawiłem parcelkę. Tu były problemy z jedzeniem dość spore, więc wykombinowałem sobie to jeszcze inaczej, że już w kolejnej parceli tu, proszę bardzo. Wszystkie 5 początkowych parcel mieszkalnych stworzyłem z nich po prostu warsztaciki, ogrody warzywne. I to jest, powiem wam, to robi po prostu mega robotę, jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi w ogóle o wyżywienie naszych ludzi. Jeszcze dorzucicie sobie do tego jakąś chatę zbieracza czy innego myśliwego i po prostu jest impreza, macie święty spokój. Wiadomo, jeśli w późniejszym etapie będziecie chcieli rozwijać te wioski, no to już jest trochę inny temat, nie? Najlepiej mi to chyba wyszło tutaj, w Goldhof, tak jest. Tutaj mi to wyszło najlepiej. Warzyw mają po sam sufit. Spokojnie, o proszę bardzo, nawet zapomniałem wam tutaj dorzucić zbieraczy i nie jest źle, tartak, kamieniołomu nawet nie trzeba, no bo miałem te bardziej rozwinięte wsie, tak, te za 750 wykupywałem, tak. Co się dowiedziałem jeszcze fajnego, co wyczytałem odnośnie aktualizacji? Podobnież w tej aktualizacji jest umieszczone, że ma być zmniejszone użycie piwa. Tak jest, bo mam niesamowity problem z tym piwskiem. To znaczy, ja wiem, ile tu jest ludzi, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale co prawda tylko i wyłącznie 20 rodzin z tego korzysta, tak, z zaopatrzenia karczmy. No ale tak czy siak to zużycie jest niesamowicie przesadzone jak dla mnie. Tak samo z tym rolnictwem. Ja to już mówiłem. Ja się na rolnictwie tutaj bardzo zawiodłem. Właśnie ze względu na to, że mając już taką ilość pól, nie jestem w stanie zapewnić jęczmienia. Mam mnóstwo pól jęczmienia na żyznych glebach jęczmiennych i nie jestem w stanie zapewnić odpowiedniej ilości tutaj dla sąsiedniej Nory Javora, a już nie mówiąc o tym, żebym zapewnił piwsko tutaj dla tych, dla żelaznej Javorni, dla zielonej Javorychy i tak dalej. No, trochę słabo, powiem wam, trochę słabo. Mam nadzieję, zresztą nie muszę mieć nadziei, bo ja wiem, że na bank dev to zmieni, to będzie zbalansowane, na pewno będą pewne poprawki i tego typu rzeczy, także na to czekam. No, żarcia to tu jest po sam sufit. No właśnie same te parcele z ogródkami warzywnymi robią niesamowitą robotę. Chleba już zaczęło w ogóle przybywać, no to ogólnie super, tak? Mówię, w większości więcej mam tu puli jęczmiennych niż żytnich, tak? I tak czy siak daje radę, jeśli chodzi o chleb. Ale tylko tutaj. Ja wiem, że jakbym go zaczął sprzedawać, to nagle mi się jedzenie skończy. I też tego do końca nie łapię, nie rozumiem dlaczego tak to wygląda. Dlaczego taka sytuacja ma w ogóle miejsce. No ale co by nie gadać i tak jest fajnie. Mnóstwo fanu jest na pewno. Czekam na kolejne patche, czekam na kolejne na kolejną zawartość. Bo ja tak sobie wiecie, no patrzę na tą wielką moją wioskę, przepraszam bardzo, miasto. Jest gdzie to miasto? Czekaj. Aha, właśnie, ja zapomniałem o tym, że ja bym to jeszcze mógł rozwinąć. Tak jest. Tylko, że jak ja dorzucę kolejne parcele mieszkalne trzeciego poziomu, to mi zacznie brakować jeszcze bardziej piwa i fajno. Tym bardziej, że tak, karczmarzy tu mam dwóch, to nawet nie o to chodzi. Browary mam dwa, tylko, że brakuje mi słodu.
I tak jak mówię, to zaopatrzenie jęczmienia jest niesamowicie dziwne, słabe i w ogóle. No chociaż właściwie, co ja bym tu potrzebował? Czy co ja tu chciałem jeszcze coś zrobić? Coś by mi na przykład pomogło? Czy coś w tym stylu? No też nie za bardzo. Trochę się zastanawiałem nad tym drzewkiem rozwoju tutaj, że kwestie takie jak nawożenie na przykład, tak, żeby tą szybciej przywracać sobie utraconą żyzność tymi owcami, tak, tymi polami, pastwiskami, przepraszam bardzo. Ja uważam, że to jest za wysoko. To jest za wysoko w tym miejscu w ogóle. Że tak, że musimy ciężki pół go garnąć, a dopiero później nawożenie. No ja nie wiem. Poniekąd to ma sens, no bo chłopki roztropki zaczynają, jak nie mają pługów, no to wszystko robią tam ręcznie i tak dalej. No to nie wiem, tego... No chociaż nie, to też nie jest nawożenie. To nie jest tak, że my bierzemy jakiś tam kompost, czy inny nawóz, czy coś w tym stylu i rozsiewamy po tych polach. Tylko po prostu tam sobie ganiają podczas ugorowania, ganiają sobie owieczki, one tam robią co trzeba i jest rzeźniej, nie? Nie wiem, to pewnie też będzie reworkowane. Domyślam się, że tak. Zresztą jest jeszcze długa, długa droga do odblokowania do kolejnych poziomów handlu i tak dalej. W ogóle tutaj tego wykuwania również. Tak na dobrą sprawę, na razie wszystko opiera się o kasiurę. Bardzo się opiera o kasiurę. Nawet nie musiałbym produkować jako tako tego dodatkowego uzbrojenia w postaci kolczuk, zbroić płytowych czy coś, żeby powiększać sobie moją świtę czy coś w tym stylu, bo mogę to po prostu zakupić za hajsy ze sprzedaży, nie wiem, desek, tak? No właśnie, bo to też jest kolejna sprawa. Tartaki poza tym, że mają powiększone swój magazyn wewnętrzny, tak, żeby nie wyskakiwał ten śmieszny błąd, to też zostały zoptymalizowane, dlatego tych desek mam. Jezu, kto tu znowu jest głodny? Aha, no tak, wy, bo wyście tu przyszli, to jesteście głodni. Tartaki zostały zoptymalizowane, dlatego mam tych desek taką niesamowitą ilość. Dlatego ograniczyłem, też już zmniejszyłem ilość tartaków, no bo to było trochę bez sensu. Handel też, no dobra, mamy faktorię, ale nie jesteśmy w stanie w faktorii przepalać, sprzedawać tego tak gigantycznego nadmiaru towarów. Wszelakich, tak na dobrą sprawę jakichkolwiek. Jest to sprzedawane w dość wolnym tempie, bym nawet powiedział. Czekaj, ty jesteś... Właśnie, czekajcie, bo wyście tutaj... A nie, wy tu macie zwykłą zwierzynę. No dobra, tu też nie muszę jakoś super, super szaleć. Tu mnie bardziej jeszcze interesowała jedna rzecz. Wy ogarniacie. No oczywiście, że zaczęliście ogarniać. Bardzo mi się to podoba, bo się trochę obawiałem tego, że będzie lipa. Ale nie, dobra, wszystko ładnie działa. O, mało tego, proszę bardzo, ja jestem tak miłościwie panujący. Proszę ja was, że ja wam tu nawet domki dorzucę, dodatkowe, proszę bardzo. Wyślemy was tam do jakiejś innej, fajnej roboty, co by wam moje chytruski smutno nie było. No dobra, panie Byron, bo dostaniesz pan bułę na pysk, przynajmniej mam taką nadzieję, że ta moja mocarna armia tutaj kompletnie wystarczy. Zresztą wydaj mi... A co? Aha. Widzę, że czasem się rozjeżdża... Czasem się w ogóle rozjeżdża znaczek, żeby było śmiesznie. Czego chcesz? 3000 płaci, panie! Nie, dziękuję. Mam dość pieniądzorów. Dobra, armia ruszyła. Czy my chcemy... Przepraszam bardzo. Gdzie tu jest? Pole bitwy jest w tym miejscu. My sobie zaczekamy. Co ja się będę? Te guptaki, w ogóle, oni podążają za jednym chłopem, który się gdzieś zaklinował. On tu gdzieś, nie wiem, albo go wciągnął w tekstury. Raz miałem tak, że gdzieś w ogóle w lesie się chłop zgubił. No dość śmiesznie to wyglądało. Dobra, gdzie wyście... Aha, dobra, bitwa się rozpocznie. O, i właśnie, i wy robicie tą największą głupotę. To mnie bawi niesamowicie. To jest super akcja. Dobra, zrobimy to tak. Wy przyatakujecie, moi drodzy włócznicy, wy przyatakujecie łuczników. Bo z tym sobie na pewno dacie radę. I się wycofali. O, wy chytre świnie. Co wy knujecie? Czekajcie, wy byście musieli... Was tutaj podsuniemy, tak jest. Żebyście tu nie stali tak jak pierdoły. Podbijcie sobie do przodu. Wy tu wy będziecie chcieli strzelać, wiadomo. Dobra, jak my tutaj mamy? Myślę, że byśmy to zrobili tak. Jedna świta idzie tu. Druga świta atakuje mieczników.
Trzecie, może tą od góry świtę. Wy zaatakujecie tu. Wy postaracie się przejmować kolejnych mieczników. I powinno się to ogarnąć. Łucznicy zaraz dostaną totalne wciry, więc nie będzie problemu. Wy zajmiecie się tymi, tak jest, żeby ich trochę związać walką. Ci uciekli, ich dopadli. A proszę bardzo, czekaj, bo mi na włóczników tu miecznicy skoczyli. Tylko nie wiem jakim cudem, bo ja tam chyba kogoś wysłałem, z tego co wiem. Tu zostanie coś rozbite? No znaczy mogłoby być, nie? Mam już jakiś tutaj oddział łuczników, mógł być mieczników, widzę, padnie. A wy jakie głupole! Jezu, jak ci się tu zaczęli... Aha, no tak, bo jest 24 na 36, więc się nie dziwię, że to wyszło jak wyszło. Weź pomóż tym, stary. Aha, wyście tu też... No dobra, wy stoicie jak pierdoły. Wyjdziecie tam. O, wyście też dali radę. Proszę bardzo. Proszę pomagać. Włócznicy zostali tu. Wyście tu zostali. Wy tam możecie mieć pewien problem, bym powiedział. Chociaż... Ta. A nie, nie do końca. Daliście radę. Też widzę, że twardziele. Zero litości. Wyjdziecie tu. A wy co? A wy podziwiacie widoki, tak? Tak to mam rozumieć? Czego chcesz? Nie, chłopie, jesteś... znaczy baronie, chłopie. Chłopów to ja mam dostatek. I nawet nadmiar bym powiedział. Aha, ci im tu wkopali, dobrze. Łucznicy! Proszę bardzo, tu się obstał jeden oddział łuczników. Tak jest, bo mi wtłukli. Proszę bardzo, no i temu panu baronu możemy już podziękować za imprezę i slow motion. Jezu, jak mi się ten slow motion tutaj podoba na samym końcu, to jest spoko opcja. Zwłaszcza gdzie wykadruje jakiegoś wieśniaczka tam powiedzmy w jakiejś dziwnej pozie, albo idzie z jakimiś dziwnymi rzeczami. Tak widziałem ostatnio babę z tarczą i z mieczem, nie? Okej, gdzie pani zdążasz? Dobrze, liczba dni 8391, proszę bardzo, ukończone budowle u końców. Końcowa liczba ludności 837, wykonane wyzwania, przegrane wyzwania, zabici wrogowie, utraceni żołnierze i zmarli mieszkańcy, czyli to jest 1-1. Bardzo dobrze. I można sobie kontynuować właśnie rozgrywkę w postaci piaskownicy. Właściwie to nie wiem, czy... Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to wygląda później w tym trybie piaskownicy, ale wam naklepali, kurde wafel. Czy to wygląda tak, że baron może mnie jeszcze atakować gdzieś tam za, wiecie, za granicy, czy coś w tym stylu? Czekaj, bo coś mi się tu chyba mapa przekręciła. Tak, mapa przekręciła. Proszę bardzo. Ja wam powiem, moi drodzy, tak. Ogólnie rzecz biorąc, tytuł jak najbardziej do polecenia. Tak jest, tu to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Manor Lord jest zajebiście zapowiadającym się tytułem. Tu nawet, to mówię, zero dyskusji i wiem, że będzie, wiem, że po prostu będzie lepiej. Tak jest, teraz trzeba czekać mimo wszystko na kolejne jakieś update'y. W przyszłości, ja bym sobie, właśnie, bo to jest, tak sobie rozmyślałem, ja sobie tak widziałem, kurde panie, jakby budować, można byłoby budować jakieś większe budowle w postaci właśnie zamków, jakichś powiedzmy fortów albo coś w tym stylu. Ja myślę, że to będzie spoko opcja. Chodzi mi nawet bardziej o takie większe projekty, coś jak było w... Kleopatrze, Faraonie, nie? Tam jakieś piramidy czy coś takiego. No wiadomo, tu piramid nie będziemy budować. Czy coś takiego. Ale chodzi mi właśnie o... kurczę, o jakieś twierdze. To byłoby fajne. Tym bardziej jest to tak powiedzmy symulator średniowieczny, tak? To też można to połączyć z okresem... To można połączyć w ogóle z krucjatami. To byłaby też fajna opcja, no bo mamy te łaski królewskie, tak? No na razie jesteśmy na minusie, bo jesteśmy tak niedobrym szlachciurem, żeśmy atakowali biednego baronka. Wiecie o co chodzi, więc
Teraz z tymi łaskami królewskimi właśnie fajnie by było, gdyby była opcja na przykład wysyłania armii na krucjaty na przykład, tak? Czy dołączania się tam do krucjaty. No bo, dobra, roczna danina monarsza to jest fajna rzecz, ale wydaje mi się, że jak płacimy tą daninę, to też miło byłoby coś z tego powodu zyskać. Jakby, bo trochę nie rozumiem, znaczy rozumiem tą mechanikę, wiem o co w niej chodzi, tylko nie rozumiem jej jakby istnienia, bo to, że płacimy daninę za naszych tam ludków, tak, człowieczków, ilu my tych chłopków naszych kochanych mamy i tak dalej, no to zdaję sobie z tego sprawę, no tylko można, mówię, miło by było dostać jakiś może bonusik czy coś, może właśnie do wpływów, albo coś takiego. To nie byłoby, to by nie było najgorsze. Chociaż zobaczymy, co będzie w ogóle z tymi, co w ogóle będzie z tymi wpływami. Bo ja wiem, że za wpływy można też roszczenia. Przepraszam, za wpływy. Wpływy są tutaj, za łaskę królewską można wysuwać roszczenia odnośnie kolejnych ziem czy coś takiego. No póki co ta mapa nie jest jakaś taka wielka, żeby można tu było, znaczy wielka, jest ogromna, jeśli chodzi o jakąś rozbudowę, bo głównie o rozbudowę chodzi, a nie o wojnę. Ja bym sobie życzył tak, właśnie jeśli chodzi o rozbudowę, to ja bym sobie życzył jakiegoś zrównoważenia tego rolnictwa, jakiegoś rebalansu, no bo to na pewno byłoby tutaj wymagane, bo nie żeby to było bez sensu. Ja już o tym parę razy wspominałem, to jest takie mech. Bo każdy, ja nie wierzę, większość z was, którzy budując sobie właśnie wioskę na bardzo żyznej parceli, liczy na to, żeby zrobić sobie z tego właśnie taki spichlerz dla okolicznych parcel i tak dalej. Albo choćby, nawet już nie, jeśli nie chodzi o jedzenie, to o produkcję na przykład tego nieszczęsnego jęczmienia. A jeszcze przypominam, to jest coś, czego w ogóle jeszcze nie robiłem, moi drodzy, to jest len. To już w ogóle, no jeśli dodatkowo, jeśli z lnem będzie, czy jest tak samo, bo nie wiem, bo nie robiłem tego, jeśli jest tak samo jak z jęczmieniem i piwem, no to może być słabo. Tym bardziej, że no z lnu się robiło chyba jakiś pancerz, nie wiem, czy tą przeszywnicę, czy coś takiego, chyba tak. Więc tutaj jakby, tu w ogóle, tu brakuje w tym momencie balansu, nie, pomiędzy kasiurą, zdobywaniem kasiury, ilością tej kasiury w skarbcu, a faktycznie świtą, tak, wyposażeniem tej świty, bo póki co, no dobra, można byłoby tak, no bo wyposażyć sobie jeszcze milicję w właśnie te przeszywnice i kolczugi, no tak, no to zwiększy jakość ich, powiedzmy, zwiększy ich siłę wojskową, tak. No ale z drugiej strony niekoniecznie nam zależy na tym, bo w większości wiem, bo pisałem z wami, czytam komentarze i tak dalej. Na Discordzie też żeście o tym gadali, że no jednak zabawniejsze jest tutaj właśnie rozbudowywanie naszej wioski, zapewnianie naszym chłopkom, roztropkom miejsca do życia. I to jest jakby clue tego wszystkiego. I właśnie w kwestii jeszcze rolnictwa, no mówię, miażdżą tutaj totalnie te parcele z ogródkami, tak jest. No póki co, jeśli to nie zostanie zmienione w jakiś sposób, no to one rządzą, tak? Kilka takich parcel, zwłaszcza na początku. Na początku mamy ile? Zaczynamy z 50 pieniądzorami, nie? No to można by już było 3 postawić. Duże parcele. Na samym początku, kiedy stawiamy ich 5, nie? Dla naszych pierwszych mieszkańców i tak dalej, można by postawić 3 i w tym momencie już jesteście zwycięzcami, bo to są tak, po pierwsze to są 3 parcele, z których mamy robotników, ale nie wymagają robotników do produkcji żywności, także to już jest bardzo, bardzo do przodu. Więc póki co polecam właśnie taką strategię. Ja zaczynając nową rozgrywkę, a na pewno rozpocznę nową rozgrywkę, bo ten bajzel tutaj nie chcę się tego sprzątać. Po prostu zabawniej jest zacząć od początku i budować sobie swoją nową wioskę. No i tak też będę robił. Cóż ja tu więcej powiem, ludziska? No ja każdemu jednemu z osobna i wam wszystkim, jeśli jeszcze nie zakupiliście, to zakupcie Manor Lord. Bardzo fantastyczne, z mega perspektywami na przyszłość. Dużo fanu, bardzo, bardzo dużo rozrywki, dużo fanu mi dało właśnie choćby zdobywanie osiągnięć
tych już najtrudniejszych, na przykład ukończenie scenariusza Przywrócenie pokoju, czyli tego scenariusza, korzystając wyłącznie z najemników. No właśnie, z tymi najemnikami to też był problem, ale może być tak jak Jolka, ty to pisałaś, że to może kwestia dalszego postępu, że im więcej mamy, tym tych najemników jest mniej, czy to albo to jest uwzględnione od ilości właśnie armii, jak najbardziej tak może być. Nie zdziwiłbym się, że tak. Widzicie, tu też kwestia właśnie tego, że już mam skarbiec wypchany po sam sufit. No to już nawet ta świta, zbieranie tej świty nie jest wielkim problemem, no bo kasy jest w brud. A to już nawet, wiecie, nawet się nie skupiam na tym handlu. To już nawet na handlu nie jest, tu sprzedaję, po prostu sprzedaję, panie, sprzedaję jak leci i nie ma większego problemu. Dobrze, ja wam powiem tak, zobaczymy jak będzie w przyszłości, ale póki co na pewno polecam każdemu z was, żeby sobie właśnie ciupnąć w Manor Lordy. A w tejże serii, jak i w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że seria się podobała, że bawiliście się równie dobrze oglądając jak ja, grając i męcząc się właśnie z tym nieszczęsnym baronem i niektórymi krzywymi mechanikami, ale mimo wszystko. Dobrze, jeśli się podobało, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, zostawcie fantastyczne komentarze, zostawcie subeczka, moi drodzy, bo pomoże mi to oczywiście w rozwoju kanału. Także na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.